Dzień dobry, witam. Dalen Dawson, kolejny świetny odcinek. Dobrze, dobrze. Wow, brawo, Krzysiek. Nie, w Star Wars raczej nie planuję. I tak samo witajcie tego. Drugie to w ogóle nie wiem, co to jest. Dobra. A kim jestem? Jestem Witem. Słyszę, to proszę stąd iść i. Ale chyba jeszcze kogoś. Słyszycie mnie? Halo? Tak, wszystko słychać. Imię, ale pięknie wyglądasz. Musicie wszyscy pracować. Nie, co ty masz na koszulce? Dobrze. Pokaż, co masz na koszulce. A ty, Imir, możesz pracować trochę mniej. Imir, Imir. Dobra, to będę pracował trochę mniej. Na pewno mogę? Od kierownika mam zezwolenie? Tak, czemu on może mniej? Dobra. It's him. A nieważne. A ja chciałam to powiedzieć. Dobra. Dobra, idę pracować. Witam, witam. Ej, słyszysz mnie, Amongo? O nie, czy mnie nie słychać? A, mam zły mikrofon ustawiony. Bo robi mi się update. Dobra, powiem. Halo, słychać mnie? Słyszysz mnie, Amongo? Amongo, Amongo! 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 Kurde! Jak się wystraszyłem! Amongo, słyszysz mnie? Więc tak, słyszymy się. Dobra, słyszę. Ale ja nie słyszę Amonga! Musisz patrzeć, czy się nie opierdalają. O nie, nie słyszę Amonga. Będę patrzył, czy się nie opierdzielają. Dobra, to patrz, się nie opierdalają. Ej, słyszysz mnie, Emir? Tak, słyszę cię. O, dobra, no to... Ja Amonga nie słyszę. Masz zły mikrofon. No, masz zły mikrofon. Dzięki. Gremlin, naucz się mówić! Masz zły gremlin mikrofon, wiesz? Weź sobie ogarnij, kurde, trochę struny głosowe. Kto potrzebuje podpis? Ej. Halo! No? Dobra, to chodźmy. O, już cię słyszę, Mongo, wszystko dobrze. Podaj ręce. O, ty chuju! Wracaj tu! Specjalnie na kraftem sobie pośpiewałem, żebyś mnie nie słyszał. Dobra, dobra. O nie, zabrali mi myszkę. Złodzieje podjebali mi myszkę. Ja uchlenę Delveksowi. No i dobra. Halo, słychać mnie teraz? Tak, słychać. Dobra, bo Mikulia do mnie mówiła i mnie nie słyszała. Dobra, to co musimy zamówić? Frajda. Chair. Dobra, krzesełko, zamów printer. Printer. Zamów mouse. Jest Mikuli. Klasa. Oni teraz zmienili ustawienie. Zmień mikrofon, Gremlin, a żeś zmienił struny głosowe. Dalej masz chrypkę. Ej, oddaj te karmy, muszę ją wziąć, oddaj ją. Nie, nie, nie. No bo na wojskowo się ubrała i jest łysa, no. Ja powiedziałem, że te dziewczyny mogą mieć włosy, no. No. Nie musi się namyślić. Spokojnie, w naszej firmie to nie wojsko. Tak wyszło, no nic nie poradzę, dobra. Dobra, idę nakarmić. Witam. Idę nakarmić kotka. Gdzie ty z tym idziesz? Moje. Ej, odejdź, bo nie mogę podnieść przez ciebie. Nie, panie. No nie mogę podnieść! Ja to będę nastawiał. No nie, no halo. Nie weźmiesz tego, nie weźmiesz. Wejdź z tego! Nie, znowu wzywają! Co ty robisz? No, my... Zostaw te żarcie! O, Fuzzlock, też masz się tam koszulkę. Au! Ja też. Co mnie bijesz? Stawaj, dobra, idę po nową karmę. Ach, straszenie moich współpracowników jest idealne. Witam, kierowniku! Witam. O, witam serdecznie. Na dole. Na dole są kotki. Tak, kotki w piwnicy. Tyle osób musi nakarmić koty, halo. No bo te koty dużo jedzą, no co ci chodzi? Weź się ogarnij troszeczkę. Weź się lepiej do karmienia, a nie. Witam kotki, witam. Jak chcę kotka? Ja karmię. Nakarmiony. Jebiście. Ej, co ty mu robisz? Co ty mu robisz? Kupiłeś mi konserwy! O nie! O, nie wiem, no kłaszcze. O, nie zaliczyło mi przecież. A pekasz ciebie, ty. O, nie ma windy. Pekasz ciebie. Dobra, to jest. Razem z tą, razem z karmą opierdolił. A żeś razem z puszką opierdolił, taki głodny był. Ej, ale widzisz, o, witam. Żeby mieć dodatkowy gabinet? Ej, kurde! Zabierają tą windę. No tak, i jest. Nie ma.
O nie, no złodzieje wint. Ale akurat mam przerwę. Przerwę? Ja muszę wziąć ryzelę papieru, a ryza papieru jest na górze. Albo tutaj. Ale ja też muszę, no szef mnie prosił, żebym przyniósł trochę jeszcze papieru. Głupie. Szef zawsze ma. Bo szef lubi się podcierać zwykłą kartką A4. Aha. Mówi, że ból jest ważny w naszej pracy. Chaos. Jeszcze raz no chaos. Pain, no gain. Dobry? Dobry. Tak, witam. Co potrzebuję? Ja już napełniłem, proszę, możesz drukować więcej, nie ma problemu. Witam serdecznie. Już nie jestem w ciąży, jakby co. O. Słyszałeś, AB, rączkę myje podobno. Tak, czekaj. O. No. To jakoś się robi? Coś się klika? Okay. Bo ja nie wiem. No bo to czasami... Ej! Co to? No nie, to ja tylko to było... Przemoc pracy, GMA! Nie, to była piąteczka! To była piąteczka! Asystencie! Ja jestem w ciąży, już imię z Imirem załatwiliśmy. Jak to załatwiliście? Co to znaczy? Jak to nie jesteś w ciąży? Ej, mnie walnął! Nie, szefie, nie proszę tutaj się nie przejmować, ja po prostu przybiłem piąteczkę i Mirowi, a Mir panikuje. Tak, jakby nigdy piąteczki nie dostał. No właśnie. Piąteczkę. No i klasa. Asystencie. O, no i co, no i co, taki byłeś, no? No dobra, wiesz co, nie jest. Kurde, najgorzej. O, no i widzisz, jak to się kończy. W takim razie. Będzie nowy. Co będzie w ogóle? Słucham, a mogę wciągnąć swojego węża. Ale fajny wygrał. To ja go do asystenta dam. Ja mu pokażę swojego. Czekaj, jeszcze to może się śmiać? A tak. Ale nie śmiejcie się z niego, bo to będzie mobbing. O kurde, Bela, rzeczywiście. Nie będziesz szefem. Czemu się niszczy? Zniszczy. Dobra. No to co? Piwo, wypij do dna. Lubię piwo. Piwo, każdy zna. Piwo. Dobra, wystarczy. Ja nie lubię muzyki. A, piwo. O, no i od razu lepsza praca. Lepsza praca to po piwku jest. Uhu! Praca najlepsza po piwku. Oj, tak. O, weź podnieś papier toaletowy. Tak jest. Oj, tak. Idę srać, żegnam. Dzień dobry. Uhu. Dzień dobry. O. Piwo. I chcesz się napić, Mefiu? Dobra, witam szefa, Szef chce się napić może piwka? No ja nie wiem, nie chcę za bardzo teraz. O, chodź się napijesz z nami, szefie! Może gdzie jest Fiumi? No chodź na piwko, chodź, ja też mam przerwę jeszcze. O, tutaj jakieś butelki się walają, nie przejmuj się. O, Fiumi została asystentem, no nieźle. A piwo. Lubię piwo, dużo piwa. O. Akurat miałem zadanie wyrzucić śmieci. O. O, poczekaj. Też czekaj, muszę też wyrzucić. Dobrze. Dzięki, od razu mi lepiej. Troszkę jeszcze buja, ale tak leciutko, już trochę mniej. Dlatego się napiliśmy w trakcie przerwy, rozumiesz. O, spotkanie! Rany Julek, spotkanie! Zaraz będziemy wszystko obgadywać, proszę. Kogo będziemy obgadywać? Chwila, bo ja nie wiem, czy wszyscy mają dostęp do... Dobra, o, jak idą grupką, wielka. Przepraszam za spóźnienie, ciężko mi chodzi. O, szefie, teraz podczas spotkania timer się zatrzymuje. Proszę usiąść. Boże, ale się źle czuję. Proszę usiąść, więc tak. Bo ktoś miał tutaj problem do kogoś, tak? Nabia miałaś, tak? Ja mam. Tak, tylko na słówko tam do drugiego pokoju. No dobra, to proszę na to. Mam nie słuchają nas, Problemy, a ja na forum się mówi, a nie. Halo. A mongolne?
dzień dobry, tutaj pani. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Ale pani ślicznie wygląda. Prawdziwym asystentem. Jakie mają mam problem. Nie mogę, bo słyszałem o tobie różne ciekawostki. Nie mogę przebić piątkę, pani asystent? No, takie wiesz. Ale proszę mnie nie pić. Ale to była piąteczka. O, dziękuję. Co się stało? Już kierowniku. Dobra, idę do tego w takim razie. Jak mnie to nie wiem, jak się wchodzicie. Kierowniku. Chcesz do kibla ze mną? Po kolei, kto chce zacząć? Dobra, idziemy do kibla. Ręka do góry, jeśli ktoś chce coś powiedzieć. Pacia pierwsza zgłosiła. Proszę. Tak, ja mam pytanie. Ja wiem. Słucham cię, Pacia. Gdyż ponieważ winda jest tylko 10 i minus 2, jak mamy wychodzić do domu? Ale gubię pytanie sobie. Wszystko zrozumiałem. Dziwne, dziwne. Dlaczego nie rozumiesz? Tu masz szybę, rozbijasz szybę i wychodzisz. Skaczesz? Na panią, ona nie umie grać Snake'a. Aha, dobra, to się potem ogarnie. No patrz, co to jest Snake'a? Ja mogę powiedzieć. Ile możemy wypić piwa? Miałam 30 sekund przerwy, więc zagrałam Snake'a. Dziękuję. No kierowniku, ale bez piwa? Dobrze, idziemy na piwo? Dobra, ale słuchajcie, bo mam problem pewien. Ale wypijesz za innych. Więc podobno słyszałem, że wicher się opierdala kompletnie i to tak opierdala mocno. Tak dosyć mocno. No nieźle. Jak mógł. Mam coś do tego, do dodania mam. No słucham, słucham. Już wstaję. Dzwoniłem do niego i nie odbierał. A co? Ooo! Ja mogę powiedzieć czemu. Ja naprawię. Dzień dobry. Nie ma problemu, szefie, wszystko naprawione. To prawda, ona była ze mną. Ale wicher tam siedział przez cały dzień praktycznie. Halo, no, siedziałem tam cały dzień, dopiero się pojechałem. Chodzicie, no, upakujcie się tam. Musisz na koniec tego spotkania, więc wicher jest bardzo podniesiony dla mnie. To jest woźny. Zobacz, oni się chaos zrobili, oni nie szanują się naszego szefuja. Tylko jedna moneksa za 9 miesiąc, serduszko. On nie wicher był jednym z najlepszych. Oj kurda, co jest on miał 83 lata studiów w szefie. No ale no, nie obchodzą jakieś głupie studia od niego. To mnie też nie interesuje. Dopóki nie miał doktoratu, to wiesz, to tak szczerze. Ale on był 3 doktorami naraz. Co ty gadasz? No, miał doktor. I wtedy dopiero swój pseudonim. Pan straszna, bo ja nie wiem. O, zamknął drzwi! No to odblokuję je. Ale wicher śmieszny. Ale jesteś super woźnym, wicher. Nie musisz zamykać wszystkich w budynku. Ale po co? Witaj, o, cześć! Ej, ty nie byłeś... A, bo ty jesteś Johnny. A on jest woźnym teraz, pada jego stroja! A byłem najlepszy. Chodź. To tam. Wgrajmy komuś wirusa, nie wiem jak to się robi, ale zróbmy to. O, co? Chcesz... Jak się wgrywa wirusa? Chcesz grywać komuś wirusa, Imir? No nie wiem, widziałem, że to jest taki... Wow. Ja tego nie słyszałem, spokój. Ej! Czekaj, chodź. A gdzie jest twoje stanowisko? Nie. Ale ja nie wiem jak dobra, się... Chodź. Musisz wyjąć ze swojego stanowiska. Bo mi się pojawiło, że ktoś grywa wirusa, to ja też chcę zrobić śmieszną zabawę. Nie, no to tylko źli mogą. Aaaa, to szkoda. No, niestety. A można jakoś się ze złym dogadać, żeby wgrał mi wirusa znowu? Może. Ja chcę. Dobra, niech to... mi ktoś gra wirusa, co? O, tu jest. Imir chce wirusa, Imir chce wirusa. Szefie, Imir chce dostać wirusa. Kazał mi robić im chili, co moja tata. Co się stało? Wirusa masz? Imir chce dostać wirusa, szefie. Imir dostał wirusa? Imir chce dostać wirusa, no szefie, słucha mnie szef. No przepraszam, ale tutaj mi wszyscy krzyczą do ucha, nie słyszę. Ej, GBN, jak się wgrywa wirusa? No nie, no musisz mieć zainfekowany dysk. GBN! A, gdzie jest zainfekowany dysk? Szefu, mam skargę. A to mnie, ja pierdolę, idę dobra, no szefu, mam skargę. Szefie, ja to ogarnę, Hubie sobie nie radzi, szefie. Hubie sobie tak zrobi. Szefu, mam skargę. Cicho! No nie radzi sobie, widzisz. Ja nie mogę pracować! Nie mogę tego słuchać, idę pracować. Muszę zagrać w Snake'a, o nie. Coś za to jeszcze nie chcesz. Dobra, otwieraj. Nie wierzę, że to się właśnie wydarzyło. Szefie, mam ważną sprawę. Muszę coś skonfrontować. Ale czy mogę zagrać Snake'a, szefie? Nie, nie mogę. No ale ja mam questa takiego, szefie. No to zrób, szefie, proszę podpisz. Dobra, dzięki, szef. Jaki chaos. Ile ludzi w tym biurze.
O kurde. Emil, chodź tu na sekundę, Emil. Idę, co? Ale starczy przegrać. Dobra. Nie wiem, chodziłem, bo ja nie wiem co się robi. Że komputera, zamów czaira, dobra. Tak, no nie, no to robiłem. Ale tutaj nie wiem jak robić wciąż. Bo próbowałem. Lamp. No próbowałem i mi nie fokusuje. I czaira. Bo na tutorial fokusowało. Dobra. Potem znowu. A mogą kogoś czy tylko aha, czemu mi nie zaliczyło użyć swojego komputera? Może kogoś, ale z reguły ludzie się będą wściekać, bo to kuli na przykład. Weź analiza. Czemu mopsik ma 5 pi w ogóle u siebie? Boże, mopsik jest usłyszał. Bo mopsik jest alkohol, mopsik jest alkohol. Likiem. On co najmniej 8 pije naraz. Za niego ręczę, on się stara jak może. No dobra, on po prostu ma mocną głowę, szef. No, ja bym podpaliła do wody. Nie mam zorganizować. No nie, muszę Among Us złapać. Tam. A ty też nie masz złych strun głosowych, Navia? Nie, jeszcze on dobra. A nie, Mysiula ma chyba złe struny głosowe. Mysiula ma. Oj. Witam, witam. O, Areza, gdzie twoje biurko, bo muszę zanieść ci ten. O nie! Rogu? O nie, szefie, szefie, pali się! Pali się! O mój Boże, szefie! O, dobra, zajebiście. No i dzięki, dzięki, mam przerwę. Mało takie dobrze, rzeczy. To pan Zach jest dobrym człowiekiem. No nie mogę znaleźć gaśnicy, no moja to nie była wina. No jak nie twoja wina, jesteś wojnym, mają takie rzeczy! Nie na mnie, nie na mnie! Nie dobra. Na mnie! Nie! Nie, nie strykaj. Ja chcę popracować. Po pracy. Nie mogę tego kliknąć. Nie mogę tego użyć. Ej, Mikula, czy twoje, czy piwo to twoje paliwo? Tak, to jak? To pij. Czekaj, nie. Jest ja jakiegoś piwa mogę sobie wziąć. Może jak się wstać start? Dobra. Ktoś dzwoni? Szefie, szefie, szefie! Gdzie szef? To, że ktoś tu naśmiecił, to już... Gdzie szef? O, giep! O. Szefie, szefie, szefie! Kierowniku! To nie moja wina, ja tylko wynoszę śmieci. O, witam szefie, mam 20-stronnicowy donos. Mam 20-stronicowy donos, a nie musisz go podpisywać, to po prostu musisz przeczytać. Tam jest dużo informacji na temat, na temat naszego janitora i na temat na temat Matthew, który się opierdala w robocie. A ja wichara, bo wszystko zamyka. Chwila, odlokujcie te drzwi. Odlokujcie mnie, bo ja bym... Chwila, bo ty nie mógł pracować, chwila. No właśnie to zamknął i se poszedł, no ja jak pierdzielę, no. I się zamknął w szefie! Łazience. Szefie, wszystko pozamykane, szefie! Jak tu pracować? Jesteśmy zamknięci w korytarzu. W o, witam, witam. Oj! Trochę, jak pan pracować? Trochę już dobry. Postarzał się pan trochę od ostatniego dnia. No praca w tej korporacji. No ja rozumiem, rozumiem. Ale ja bardzo się cieszę, ja jestem spełniony w tej pracy, tylko nie mogę pracować, no. No zamykają ciągle te drzwi, tragedia. To zniszcz! A, no nie mogą zwolnić tego. Dobra. Myśl e-mail. E-mail. Right. To mam wysłać support. Dobra. Pełnienie papieru, dobra. Szefie, szefie, znowu zamknął! Znowu zamknął! Kto zamknął? Szefie, zamyka wicher ciągle! Halo, pali się, szefie, co się dzieje? Szefie, szefie, zamknął ich w tym! W magazynie! Nie mogę tego wgasić, no. Weź ugaś to, szefie, szefie, zostali zamknięci w magazynie! Wina, bo jeszcze tutaj jest. Szefie, podpisz mi! Szefie, szefie, podpisz mu! Szefie! Podpisz się tego teraz, bo nie chodzi. Wicher ich wszystkich zamknął! Jumi coś krzyczy! Zamknięte! Wicher zamka pół biura, zamykają nas pracy! Co się to odkurwia? Wszystko wyjebuje! Praca, praca. Szefie, szefie, może jakieś spotkanie, kurde, ten. Naprawdę, zaraz naprawdę, tak. Bo to się nie da pracować w takich warunkach. Szefie, się nie da pracować, jak ten janitor tak odkurwia. Ja idę zobaczyć, czy w ogóle oni drzwi nie zablokowali wszyscy. Trzeba zrobić porządne spotkanie. Dokładnie. O, kocie jedzenie tu jest wyrzucone, wezmę sobie. Co weź? Nikt nie będzie, ja to ja sobie wezmę.
Zjedz sam. Połowy biura nie ma, nie wiem czy są zamknięci, czy co. Pewnie tak. Szefie, nie ma ich, ja bym ich wyrzucił. Po dobrej jakości mięso, jeszcze ty będę, a ja idę odblokować ich. Kurczaka. Dzień dobry, jakie są najważniejsze pytania? Dzień dobry. No i jesteś asystentką i nie znasz takich podstawowych rzeczy? Nie lubię właśnie czerwonych krawatów. Dobra, zacznijmy. Jak to nie dobrze lubisz czerwonych krawatów? Ups. Uspokój się. Szczęście, że mamy żółwiki. Ale masz czerwoną brodę. Mój kolega ma troszkę. To magenta. O dobra, i dobrze, nie ma nie widziałem nic, co zmiany. Tak, dobra, co, czego ciekawego się dowiedzieliśmy? Zachiomi nie lubi czerwonych krawatów. Tak. A tak się składa, szefie, że ja mam. No. Dobra, bo tak się składa, że wicher powoduje, że ci się pracować nie da. I tak się składa, że ja go mogę drugi raz zwolnić. O, tak? Nie! Łatwo, teraz można pracować. Dziękujemy, szefie, dziękujemy! Dziękujemy, było świetnie! Halo, szefie, zamknięte! Szefie, zamknął, szefie! Zamknął drzwi! Zamknął drzwi, bo został wywalony. Aj, to zapalić z tego wszystkiego, bo to jest niemożliwe, to co się dzieje w tej firmie. Zapalić, wypaliło, to kurde, dżibadusa zapraknie. Ja pierdzielę, tragedia w tej robocie, tragedia. Można kapki się trochę. Ja chcę pierwszy. Tak, i niech sobie rady już nie daje. To pi, masz tutaj gdzieś na ziemi. Kubek jest na ziemi, no. No jest na ziemi najlepsze taki. No janitor sobie świetnie radzi w naszej robocie. Tak. Oj tak. Cicho, cicho, asystent tu jest, cicho, 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 cicho. Witam panią asystent. O, no, też ta papieroska przerwa, no i klasa. Swoja. Dobra. No, ja tutaj mam. Piwko. Tak, proszę się. Moment, moment, nie ten dokument. Szefie, szefie, szefie! Oni się wszyscy szefie opierdalają, zobacz. Ja nie wiem co oni robią. Nie dziwię się, no nie oszukujmy się. No, to prawda. Ojejku. O! Nie, ale się ej! Witam, witam. Nie, ale się no, do roboty, do roboty! Podnosić piwa i wyrzucać, szybciutko! 24 godziny na dobę pracuję, nie mogę spać. Jakim dobrym asystentem? No, do roboty, do roboty! Co to ma znaczyć? No i nie, pali się! Płonie. Pali się! Dobra, ja to ogarnę, szefie, zaraz. Jeszcze szybko gaśnicę. Kurde bela. Kto pali? Kto pali? Telwek spali! Szefie! Szefie! U szefa w biurze! U szefa w biurze! O, uff! O, ogarnąłem to, szefie! Ogarnąłem to! Szefie, spokojnie, nie ma problemu. Wiedziałem, że się przydam. Tragedia, teraz się odpierdolę stałe. O, podszew! Ja wrażenie, że ci podszew! Się odpierdolałem wszyscy. A ja widziałem, to już ktoś poprosił wczoraj. O kurde, bela. Delwek cały czas pali, szef. GBN chuj! Tak jest tutaj napisane, o! Aha. O, i serwery wyrywały. A kto wychodził z serwerów? Nie wiem. Nie, same się wywaliły. Ja tu stałem, czy prawda, ale... Szefie, szefie. Ja bym pomyślał nad Delweksem, bo rzeczywiście on tak trochę się opierdala. Ja się opierdala. Ej, Gremlin, wychodź stąd! Dla opierdalania się po prostu. No dobra. A, Delweks tak lubi się opierdalać dla opierdalania się. Ale mamy jeszcze dużo czasu, to możemy ich poobserwować jeszcze, ale powiem, ja mam wrażenie, że to się specjaliści sami opierdalają. No, też mam takie wrażenie, szef. Trochę na odwrót, że obiboki to faktycznie robią co mają, znaczy tego, co specjaliści mają robić. Ale bo wiecie, specjaliści wygrywają, więc raczej my wygrywamy. No właśnie to jest dziwne, więc... Ale patrz, bo specjaliści mają dużo produktywności, a Delweks pali cały czas papierosy, to w sumie ma sens jakiś. No. W sumie, jak pali cały czas papierosy, tak dlatego tak stoi w miejscu. Imir cały czas nic nie robi. Aha. To, no właśnie, tak a Gremlin to był ostatni. No ale to jak dawno przecież. No dobra, ale to po jakimś czasie się odpala, szef. Chwila, bo ktoś dzwoni do mnie, muszę odebrać. Dobra, to odbierz. Co to nie moje? Nie wiem, ja miałem to do wyrzucenia. No tutaj nie. To leżało, tutaj to leżało. To nie ma. Moje jankiety. Ej, kto znowu podpalił? Nie mogę ich odłożyć. Kurde, bela, znowu się pali. Pożar, szybko gaś to! Tutaj już, się już pali. Ogarnięte? No, ja myślę, że ogarnięte. Ale wychodzę tu z kuchni i się pali. No nie, że widziałeś kogoś? Cholera.
Nie, w kuchni byłem, to się tu paliło w drugim pomieszczeniu. Okej. Ale macie wpierdol, nie? Spokojnie, że w Gremlin ogardął. Odbieram telefon, a on mi mówi bajo jajo. A kto ci tak powiedział? No właśnie nie wiem, kto to był. O, nieźle. Ale mężczyzna czy kobieta? Mężczyzna. Oho, to Amongo? Amongo, co znowu zrobiłeś? Widziałam. A może nie iść do szefa i mówić mu bajo jajo? Dajcie mu telefon. Żeby karmić koty. Tak, tak, no bo wiesz, bo głodne są, nikt nie dokarmia. A Reza też musiałem dokarmić, bo nikt nie dokarmia Reza. Więc ja tu dbam o pracowników. Nawet... Best forecast. Raport sprzedaży, po którego? Halo? Halo? Dzień dobry. Szefie, szefie, ja już wiem, kto do ciebie dzwoni. Szefie. Ja tam pójdę do ciebie i idziemy na co? Szefie, ja już wiem, kto do ciebie dzwoni, szef. Mogo i Delwek. No właśnie, Delwek do mnie zadzwonił, żeby zjąkać mi telefon. No słyszałem, zostałem za nim, szef. Ja mam wrażenie, że to jest Amongo, Delwek. Dobra, wyjemy Delweksa, szef. Dobra, idziemy wyjebać Delweksa. Jest, muszę tyle takiego pojebanego paczka robić. Dobra, idziemy wyjebać Delweksa. Jestem pierwszy! Razem, aha, nie, razem ja byłem pierwszy. Tym razem Biker nie zamknął połowy. Oho, drogi. Ja to ogarnę. Józef. Byłem pierwszy, a ej, co jest, znowu? Dwa razy wyjebało naraz. Lepiej chyba trzeba naprawić te serwery, bo tak dwa razy wyjebało naraz. No spokojnie, to się zaraz ogarnie. Zadzwonimy do informatyków. Słucham, co chcesz zgłosić, Imir? Podglądali mnie w toalecie i to hurtowa ilość ludzi. Można podpiąć pod mobil, ale każdy miał papier toaletowy dla ciebie. A, dobra, to spoko. Delwek, uważaj, bo oni na ciebie są napiętnowani, oni cię będą tyle rzucić. Zostaw tego papierosa, ależ zabawa. Dobra, Delwek, może bezpośrednio powiem, i tak chcemy ciebie pierdolić, więc możesz tego papierosa robić do drugiego. Dlaczego chcesz mnie wypierdolić? Ale ciszę się nagle zrobiła, jak pięknie, dobra. A ja zaraz... Szefie, ja po wyjebaniu Delweksa napiszę sprawozdanie na kartce papieru, dlaczego go wypierdolamy. Dobra, możemy tak zrobić, żebym się nie musiał tłumaczyć przed nim. To 20-stronicowy dokument, dlaczego... Tak, tak, ja to ogarnę. No nieźle. Ale spokojnie, Szefie, Delweks się sam prosił. O nie, on teraz jest editorem, Szefie. Są związki zawodowe. Ja to muszę jeszcze chyba się napić. Od tego są związki zawodowe, muszę się tym zająć. Ale ty to zawsze dobrze myślisz. Hmm. Piwo, lubię piwo, a nie ma piwa. No to chociaż... Ale nie. A... Przed pracą. W trakcie. Pracy. I po pracy. Nałogowe. Ja nie mogę. Opierdalanie się. Gdzie ja mam tą szufladę? Dzwonienie do szefa z dziwnymi dźwiękami. Gwiazdka niepokoju. Na zastępcie możemy pogadać w moim biurze? Niepokojące. Sekundkę, tylko piszę sprawozdanie. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Niepokojące gwiazdka. Aha. Dobrze, zapraszam w takim razie. Chwilę, bo ktoś do mnie dzwoni chyba. A nie, to nie do mnie chyba. A, to tutaj, chwilę. Nie, to nie tutaj, nieważne, ktoś zażelkował. A nie, do mnie, halo! Kurwa, czemu Delwek jest sprzątaczką? Halo, co się stało? Delwek sprzątaczka! Halo! To Delwek dzwoni z biura szefa. Dobra, nie, ja też nie ma sensu, proszę, dam. Dobra, chwilę, tylko weźmy sprawozdanie. Dobra. Ej, kto zabrał moje sprawozdanie? Oczywiście. O, jest. Dobra, mam sprawozdanie, mam sprawozdanie. Dobra, dobra, zapraszam. Dobra, zawieszę od razu na tablicę. Dobrze, proszę. A, pięknie to wygląda. Dobrze, tak? To dobrze, ale jak już wyrzuciłeś, to możesz wyjść. O, to czekaj. Mafiu, chcesz podpis? To dam ci podpis, proszę. O, mam kolejny śmieć. Proszę wyjść z tego biura. No dobra, możesz... Delwek, jak nie wyjdziesz z tego biura, to cię zwolnię znowu. No. Ale ja jestem zwolniony.
Będziesz drugi raz zwolniony. Wigra, nie myśl na razie, potem pogadamy. No to za chwilę ci go ogarnę, na razie nic nie rób. Ja mam papierosy. Dobra. Nie wiem, w ogóle my się menadżerem w tej firmie jest tak przejebany. No to prawda. Proszę pana. Jest dużo ludzi. Tam zrobić. No nie, no sam otwiera i zamyka, no on się bawi drzwiami, szef. No ja idę tego wirusa ogarnąć. Asystencie, nie wiem, niech pan idzie do kuchni, zobaczy, co się odpierdala. Dobra, idę sprawdzić. Tutaj sprawozdanie oczywiście napisane. Nie może się przepracowywać. Dobra, chodź z wami. O, dziękuję. To moje paliwo. Ile tutaj papierosów? Nie popierdoliło was coś? Przyszło. Halo, halo, koniec imprezy, do roboty, do roboty. Do roboty, szybko, koniec. Koniec. Bo wam wyłączę te, kurde, granie. Dobra, asystencie, mam moment. Uspokój się! Chodź się, wychodzimy. Ja nie mogę wejść do swojego stego wózka! Szefie, ja mam pomysł. Ja proponuję zasadę, zrobić zasadę. Pierwsza osoba, która wejdzie tutaj do tego pomieszczenia, zostaje automatycznie wypierdolona. Serwer wyrzuciło, panie kierowniku, nie mogę już jest serwer, proszę wyjść. Już można. A jak wyjdę, to mnie zwolni pan? Nie zwolni, pan zrobił. Wyjdźcie wszyscy, wracaj tu. Idziemy po serwery. Dobrze, szef. Dobry pomysł. Ubezwłasnowolnienie. Stelvex. To być zablokowany. Ubezwłasnowolnienie. Jak się to otwiera? Spokój się, Delvex, bez tego nie odbierać. Ale tam to śmieci, które muszę wyrzucić. Muszę coś przykrego. Co się stało? Chciałem zobaczyć, jaka reza pracuje. Musiałem zagrał Snake'a i przegrał dosłownie, nie zbierając żadnego. A to nie miło. Zabrali zwykle. Już kupali się, pali się. Ja już tu. Co tutaj się dzieje w tej robocie? Pojebana sprawa. Słucham? Ej, panie kierowniku, tu jest. Są gaśnice pochowane. A no to ja pochowałem tak prewencyjnie. I to jest mi? Bo w moim biurze jest jakieś powodu się pali najwięcej, nie wiem czemu. To prawda. Trzeba to obserwować. Szefie, no słuchaj, szef, ja proponuję jakieś tutaj dyktatorskie zasady wprowadzić. No dobra, no ale oni i tak będą mieli to w dupie głęboko. Jeśli będą mieli w dupie, to szef ich wyjebie, muszę nabrać respektu. No dobra, ale to co możemy zrobić? Bo kuchnia jest zamknięta już dla nich. Ja proponuję tak. Wziąć jakąś zaufaną osobę, która będzie pilnowała serwerów, będzie mówiła, czy ktoś wszedł do serwerów, czy nie. Druga zasada to kuchnia będzie otwarta, ale tylko w przypadkach kryzysowych, kiedy rzeczywiście każdy będzie musiał się pytać o zgodę. Mam pomysł, kurwa, big brain, patrz. No dawaj. Zrobimy no. Tak, aha. Że będzie otwarta kuchnia, zaraz odbiorę, będzie otwarta kuchnia, ale zrobimy tak, że jeżeli tam wejdę i kogoś zobaczę, to wypierdam go. Dobrze, dobrze, dobry pomysł, dobry pomysł. Tylko chwila, bo najpierw muszę tutaj odebrać, dobra. Może pan im otworzyć w sumie, jak pan chce, bo już pan nie ma. Ale nie mogę, słucham, nie mogę otwierać. Dobra, pierdol się tam po drugiej stronie. Ja tego, wyszedł z rozmowy, zanim zdążyłem mu to powiedzieć. Aha. Dzień dobry. Końcu, właśnie otworzył nam kuchnię, jakby co, chciałem powiedzieć, że woźny o, chyba. Nie, no. Ja proponuję wyjebać Delvexa. Bo tam w kuchni to taka impreza się kuźwa zrobiła. Dobra, idziemy wypierdolić każdego słucha. Znowu się pali, ja pierdolę. Ja pierdolę, kierownik za dychę. Ja pierdolę. Pomocy, pali się. Trzeba znaleźć gaśnicę. Ale gdzie są gaśnice w tym miejscu? Dobra, już idę. Już idę. Już. Dobrze, że mamy asystent kierowniku. To nie jest dopuszczalne. To nie jest niedopuszczalne, szef. To będzie tylko informacyjne spotkanie na razie. Aha. A chuci, a chaci, to jest zadanie. Dobra, ty wylatujesz. Spokój się, bo zaraz wylecisz. Siadaj na krzesło i cicha, cisza kompletna. Nawet jeżeli macie... Proszę się uspokoić. Usiądź na krzesło. A mogę z panem gadając z tyłu. Dobra,
zamknąć się, cicho. Dobra, słuchajcie. Nie zamknijcie, to wylecicie, rozumiecie? To jest spotkanie informacyjne, więc za chwilę będą pytania, ale jeżeli od teraz wejdę do kuchni i zobaczę tam chociaż jedną osobę, to każdy, kto jest w środku, będzie wyjebany bez dyskusji jakiejkolwiek. Dokładnie. No nieźle. Okej. Ktoś ma jakieś pytania? Ja mam pytanie, to ja mam pytanie. I kot, słucham, z rok za mógłbym dalej rozmawiałem w ostatnim rzędzie. Jeśli ktoś jest głodny i chce skorzystać. No to... No trzeba to zgłosić. A, to ja zgłaszam, że ja jestem głodny co 5 minut i ja tak potrzebuję co minut tam wyjść. No nie, nie. Zwolnij go, proszę, bo nie wytrzymam. Ty możesz swoich dopóki, ja po jednym klubku będę ten brał. Zróbmy tak, jeżeli ktoś potrzebuje jedzenie, to prosi Delveksa o niej, tylko Delveks chodzi. Nie, nie, ale jak... Rozsiądźcie się, koniec tego dobrego! Fanzdok idzie tutaj, a Mongo zostaje tutaj. Sanepid, sam jesteś Sanepid. Przesiadasz się tutaj, rozumiesz? Aha, przepraszam. Ale ty masz tutaj. Nie, tutaj! Chodź, pan do jedzenia dla kotów. Nie, ogarnąłem ich, rozsiadłem ich, spokojnie. Jedzenie dla kotów, zgłaszać Delveksowi, że podpowiecie nam pomoc. Tak, ale kurwa, tam jedzenie dla psa, jedna kota. Ty chcesz, żeby to był najrakowy. Kota jest ota. Jebać asystenta, Jebać asystenta! Aha. Dobra, wyjeb któregoś z nich. Którego konkretnie? 50-50, któregokolwiek. Żeby się nauczyli. To chyba Imir zaczął awanturę. No dobra, nie. Amongo? A to Amongo chyba zaczął. Możemy Amongo zwolnić. Ale się dzieje w sumie tak się... No, za twoich czasów też tak było? Za co? Za to, że non-stop pracuje. Panie asystencie. Się darmowy browarek. Panie asystencie. Dobra, było powiedziane, że jest darmowy browarek. Bo ma pan okulary, nie? No. Kotki zawet było. Okulary nie było. Wow. Dawaj jebania kolejny. Moje opinie wypierdolam Imira. On właśnie uciekł. Imira? Tak? O, dobra. Proszę bardzo. No i proste. Wreszcie wyleciał. Dobrze. Osobiście... Szefie! Osobiście wypierdoliłbym Delveksa. A to możemy... A czemu? On jest sprzątaczem. No właśnie, jest sprzątaczem i mnie obraża cały czas. Dobra, gdzie on jest? Ja? Idź w kuchni pilnować jedno. Szefie? Uderzam, tak? Bije mnie, jest mi strasznie przykro. Przed poprzednim spotkaniem wyczyściłam wszystko, ale oni z nimi się nie da. Od razu od wszystko było trudne. Ja wiem, że z nimi się nie da. Wiem. No przestań bić panią pacie, Dalek. Czyścić dalej, czy iść pracować? Ale pana prezesa to rączka cisnę. No tak. Dzień dobry, bo ja mam wirusa. Czy pan mi, pan no to idę go ogarnąć. Nie, to ja nie, tylko kierownik. No, ja idę posprzątać. Ktoś mnie nie lubi, a Mongo jest moim sąsiadem i chyba mi co chwilę podkłada jakąś... Gdzie gremlina? Szefie, trzeba sprawdzić. Tu jest. A czemu jest zamknięte? Gdzie gremlina jest? Ej, szefie! Właśnie, gdzie jest gremlina? Chciał wiedzieć na końcu. Delveks, otwórz kuchnię. Kuchnia ma być otwarta, ale po prostu nikt ma tam nie wchodzić. Będzie nam. Dobra, szefie. Ja tylko zobaczyć, czy kogoś tam nie ma. No właśnie jest zamknięte, więc nie będzie nikogo. No to dobrze, to niech będzie zamknięte. Ale nie, lepiej otwórz, tylko że będziemy ich przyłapywać. Możliwości, więc wydaje dobra, się, zostaw otwarte. Dobry, jestem głodny, czy nie moglibyście otworzyć? Misiula, idź stamtąd. Dobra, już Misiula wyszła pierwsza. Idziemy mówić ten nowy paint, to jak już te panie. Kierowniku, proszę, dobra, podpiszę to i idziemy wyjebać. Idziemy wyjebać ludzi. Dobra, zanieś to najpierw. Nie słuchają się w ogóle, trzeba ich wypierdolić po kolei. Cholera, no. Cholera, no niestety. Ja to mogę podpisać, tylko niech pan to weźmie. Proszę bardzo, proszę to podnieść. Zaraz będą pilne sprawy. Siadaj Areze. Gdzie jest w ogóle połowa biura? A, zamknąłem ich, faktycznie. Dobra, no i dobrze, że ich są zaraz będą sprawy, tylko najpierw ogłoszę konkluzję tego spotkania, dobrze? Konkluzja jest taka. Że ludzie mają wyjebane w naszą zasadę kuchni, więc Misiula zaraz wypieprzy z firmy, ale Gremlin miałby ci coś powiedzieć. Proszę o wypierdolenie ponownie Delveksa. Przy mnie zapierdolił mi myszkę. Zaraz po tym jak... Przepraszam, ale to jest odpowiedzialne za jedzenie dla kotów. Ja nie mogę. A Delveks nie był dobry? Dobra, Delveksa wyjebiemy za chwilę. Najpierw trzeba Misiulę, żeby pokazać zasady. Najpierw Misiulę wypieprzamy, więc niech to będzie dla was przestroga, żeby nie wchodzić do tej jedzonej kuchni. Gdzie Misiula? Weszła do kuchni. Była głodna. Nie. No i dobrze. No i każda osoba tak skończy, jeśli wejdzie do kuchni. Do roboty. Nie wypuszczę ich. Zwalniaj ich po kolei. Nie, no jakby tam weszli, to niech wyjdą chociaż.
Halo, możecie stąd wyjść, proszę bardzo. Dobrze, już tylko wezmę jedzonko dla kota. Bo mieliście nie wchodzić do kuchni pod żadnym pozorem. Ale ja mam jedzonko dla kota wziąć. Wypadł stąd. Nie macie tutaj siedzieć w ogóle. Wychodzić. Co to są za galaretki leżą? No to weź to jedzenie i... A Amongo wziął galaretkę właśnie. Chyba jest następny w kolejce, szef. Szefie, mogę na kawkę tutaj, na chwilkę? Nie mam pojęcia, co nie. To było, nie? No nieźle. O, oh, wow. A mogo. To wygląda to coś, więc... Nieźle. Czego nie żałuję? Patrzę za ciebie, jak mam to... Ja poobserwować ich. Pomogę ci. A co pan tak siedzi? Witam. Ja tak tylko sobie tutaj chodzę. Ja pracuję. Kto mi zabrał myszkę znowu? To i przy browarkach, no tak jakby sam chciał wyłapać wszystko. To deratyzacja się darmowe, wiesz o co chodzi. Ale to idę powiedzieć, że z szefem chce się napić. No możesz spróbować, ja idę faksem wysłać. O, latam! Panie kierowniku, zaktualizowałam Paint'a na swoim tym, na swoim szefie, proszę spojrzeć jak Photoshop. Nowe kolory. A szefie, mam ważne informacje do przekazania. Dobra, to proszę do mnie. Albo dobra, za panem. To, to pana biura. Nie mów innym. Znowu to samo? Oho. Nie mów innym. Dałem to. Szefie, od początku... Się pali, ale oni to chyba zgaszą. Po spotkaniu. Od kiedy skończyło się spotkanie, tak. Amongo wziął, wszedł do kuchni, wziął galaretkę, włożył ją w zszywacz Gremlina, potem spiskował z fanzlokem, opierdalał się, nic nie robił. Dobra. Jest całkowicie dramat, nic nie robi, szef. Okej, okay, to możemy tego ogarnąć, ale ważna rzecz jest taka, że... Chwila, bo my chyba wszystkie gaśnice hordujemy, chwilę. Nie no, tam była jedna w biurze. No ale, no odpuśćcie to. Ja już. Była jedna w tym, w biurze. O, zgłaszam się. Dobra, szef, ja bym to zgłosił. Dobra, więc wracając. Amongo i Fazer byli zamknięci w kuchni całe spotkanie, bo ich tam zamknąłem, ale to nieważne. Chodzi o ten żelki, to jest trochę lipa. Gremlin i Navia też weszli do kuchni, ale to im pozwoliłem, bo stałem przy drzwiach i by się pytać. Dobra, ja bym teraz poszedł i wyjebał pierwszą osobę, jaką znajdziemy w kuchni. Jeśli będzie to Amongo, to Amongo. To jest dobry pomysł. Chociaż nie wiem, czy chcemy wyjebać. Dobra, idziemy zobaczyć. Nie no, twarde zasady, szefie, twarde zasady. Nie no, to trzeba szybko ogarnąć, o. O, ukradł myszkę, szefie! No jak zwykle, no. No nie no. Wojna z Gremlinem. Nie, ja się duszę. Dobra, pusto jest. Dobra. No to Among Us ewidentnie jest tutaj. A, Among Us ewidentnie się prosi. Dobra, to idziemy. Dlatego przeszkadza na poprzednim spotkaniu. No nie no, ogólnie jest dramat z Amongiem. Trzeba to szybko zakończyć. Jeżeli pierdolca dostaną od tych spotkań. No i dobra no, niech się nauczą, że trzeba się słuchać szefa. Ja proponuję od następnego spotkania. Czemu zamykasz drzwi do spotkania? Ja proponuję szefie od następnego. Szefie, mogę na chwilę? Mogę na chwilę? Tak, proszę do serwera. Proponuję od następnego spotkania zasadę, kto pierwszy się odezwie bez podniesienia ręki, wylatuje. Też jest dobra zasada. Dobra, no nie, no. O, jest, trzeba Delveksa wypierdolić, bo to jest niemożliwe. Dobra, więc zapraszam do środka. No, ważne rzeczy do ogłoszenia. Ważne rzeczy. Pierwsza ważna rzecz jest taka, że od... Cicho. Cisza! Szef mówi! Od następnego spotkania będzie zasada, że jeżeli ktoś się odezwie bez podniesienia ręki na spotkaniu, wypierdala tak samo jak z kuchnią. To jest pierwsza rzecz. Druga jest taka, że Delvex, jeżeli nie przestaniesz blokować dostawy drzwi, to ci też wypierdolę na samym spotkaniu. A trzecia jest taka, że Amongo, ty się tak nie sprawdzasz kompletnie na spotkaniach. Jesteś takim nierobem, ty tylko byś zapierdalał ludziom myszki, dawał im żel. Oj, dziwiłbyś się, ile robię w sekrecie. Tylko pan nie widzi, jestem szybki. No w sekrecie, co pokazujesz firmę całą. Żegnajcie, było miło w tej firmie, zrobiłem wszystko. Żegnaj. A, dobrze. No Jezu, chciałbym jeszcze zauważyć, zanim pójdziecie, chciałbym zauważyć, że wy sami się o to prosicie, więc weźcie się kurwa do roboty w końcu.
Słyszałem tak w internecie, tak nie można to Bobby. Trzeba wyjebać tego Dalveksa, nie mogę z nim wytrzymać po prostu. Panie, ja ktoś podpalił. Dobra, a tutaj, tutaj szybko. W moim kierunku mogę zrobić to zapomniane akurat. Nie, nie, nie mogę nic robić! Co ty robisz? Daj tam, daj nam tą gaśnicę. Kurde, no nie da się. Ciekawe o co chodzi. O tu kotek! Palenie przy tym pracy po pracy. Ale kotek, aż bym pogłaskał, no. Ale ma takie szatne łapki. Co jest? To jest taka rasa. No nie, no jeszcze ktoś zepsuł. Nikogo tu nie było. Ajajaj. Może to fan z Doko sprowadzał na tą stronę? Nie wiem, tak szczerze, już na tym etapie mi się wydaje, że po prostu oni wszyscy są leniwi. No tak kurwa, no to jest drama, to trzeba obgadać ogólnie, ale kwestia jest po prostu dobra, taka, że to nie ma sensu. Dobra, chodźmy po prostu, miałem pomysł, chodźmy zobaczyć co robią. Idę do kuchni przede wszystkim, zobaczyć jaki jest status kuchni. Nawia pracuje bardzo ładnie. No nie, co oni... Tu się ktoś opierdala. No nie. Co oni robią? Co to, się no, to ma być? No nie, no fan z Steve'em już. Ja o pozwolenia, tak? Ja się zapytałem. Delvex, co to mogę wam przydać? Ale co to za pytanie Delvexa? Delvex tutaj jest szefem, czy co? Nie no, w sumie Delvexa, powiedziałem im, że pytali Delvexa. A, dobra, okej. Dobra, w porządku, się zasał honor. Ale fan z wszedł bez pozwolenia. Ja w lazuzy. Czachce? Niech drzwi będą zamknięte, chociaż włączmy radyjko. Fan Zach uznał, że ma wyjebane. No to, no to skoro fan Zach ma wyjebane, no to chyba wiemy co robić z takimi ludźmi. No ale to ja jeszcze poczekał, żeby oni tu wykonali trochę zadań, bo tu drukują i robią jakieś rzeczy. Aj, no dobra, poczekajmy jeszcze. Tam. Tak? Boże, proszę pan otworzyć drzwi. Dziękuję, panie Dyrek, mogę prosić o kamusie? Tak, kamusie? Tak, bardzo proszę. Ale tu nie ma kubka. Nie, to jest okropnej piwnicy. Proszę bardzo. Dzięki. Wiesz, to chyba. A to były otwarte chyba. O nie, no kto, znowu ktoś podpalił. Dobra, weźcie to, zgaście. O nie, no znowu rysujesz kwiatki. To ta synawia. Nie, wcześniej rysowałam serduszko, teraz kwiatki. Pali się. Aha. Sam osobiście poszedł to zgasić, widziałam. A poszedł zgasić? A, nie was. Dobra. Dobra, nieważne. Co tam? Ja stwierdzam, że Areza jest ciężko pracującym specjalistą. Weź sobie usiąść do jego komputera, zobacz ile maili dostał. Jo, pierdziele, co jest? No zapierdalam jak... Dobrze, dobrze. Zobaczmy, czekaj, zobaczmy ile Pacia na przykład ma maili. Dobra. A nie, ktoś mi myszkę zajebał, no faktycznie, zapomniałem. No. Ej, nie ma tu. Ta Mongo chyba. Który był specjalistą i zajebał myszkę, dobra. O, ale chwila, ja mogę w ogóle wam biurka zmienić. Tak? Weź mi tutaj biurko. No, od dzisiaj Areza pracuje tutaj na przykład. Wow, ale zajebiście. Zajebiście. A czekaj, ile mam maili teraz? Ja bym tu przeniósł kilka osób z biura, żeby w jednym miejscu. No, w sumie tak, racja. Jak się wkurzyłem, powiedziałem, że ktoś mi wyrwał z ręki. Będziemy robić tutaj się dzieje. Organizację, będziemy was tutaj reorganizować. Przenosiny, przenosiny. Jakie przenosiny? Co to znaczy przenosiny? Gdzie się przenosiny? Mapsik zostałeś przeniesiony tutaj. Ej, ale tacki zmieniliśmy. Dziękuję. Wreszcie przestaną mnie tam zaczekać. A tutaj gremlin, tutaj gremlin. Dobra. A ja mogę pracować tutaj? No tutaj pracujesz, normalnie. A mogę obok Mopsika? Nie, 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 nie możecie być tak blisko siebie. Cholera, no ale... Co? A bo tylko ty kto pod kwiatkiem chyba. No czekaj. Co pan tu czyta? No nie, czyta. Co pan tu czyta? Pan Zloch, czy ty się opierdala znowu? Nie, przerwę, o dobra. Znowu masz przerwę? No ja pracuję, co zadania mam 30 sekund przerwy. Teraz mam potwierdzenie sprzedaży wysłać. No to wysyłaj. CS, małpa. No dobra, to wysyłaj, szybko. Weź papier toaletowy. Papier toaletowy, uzupełni papier toaletowy, no i klasa. Dobra, trzeba tutaj trochę poobserwować. Panie Delvex, proszę. A, ty jesteś obok. No to możemy zrobić tak, chwilę.
Pacia, pacia. Ej, no, Jumi, przenieśliśmy ci stanowisko. O, dzięki! O, ale fajnie. A ty wrzucij krzefie wszystkich do jednego pomieszczenia. Chcesz coś pokazać? Chodź, masz coś zobaczyć. Dobra, chodź, idę. O, zajebiście. Bo i tak mało zostało. Co ty gadasz? No. Jezu, tak. Dzień dobry. Oj, serwery. Pan, zaś co robisz koło serwerów? No, mam zadanie po prostu, żeby wziąć od szefa, ale to wszystkie podpisane są i podpisać muszę. No to sobie wydrukuj nowe. A mogę inne wydrukować? No możesz wydrukować to po prostu. Nie, no bo miałem zadanie, żeby wziąć od szefa z biurka, tam jest tego z 50. A. No to musisz właśnie znaleźć dobre. No kurde. Jak nasze dłonie. Ej! No nie, no znowu ktoś słyszy... O nie. Jezus, tragedia. Dobra, tutaj, szybko. No ale nie swój. On mówi, że w kubku Hiumi lepiej smakuje na pieśni. Nie ma mowy! Ej, to czekaj, on nie będzie wiedział, czekaj, chodź. No nie będzie wiedział. Ja jestem osobą. Tak, będzie wiedział. O tak, denaturatu dojemy. Dobra, denaturatu. Masz, tu. Gdzie ty jesteś? Tak? No. Dobrze. Nie, Mikulia. Aj, szefie, dalej jest rozpierdol. Szefie, asystencie. No. Kartki ktoś wydrukował. A kurwa. Kto to wydrukował? Wszystkie? No nie mogę, nie działa, muszę odpowiednie wziąć. Nie, tylko dwie były, znalazłem. Podpiszę wszystko, jakby coś potrzebował. No, nieźle. Idę odłożyć na ten, do szefa. Dobra. To proszę odłożyć, powinno być otwarte, w teorii. Nie no. A mo. Nie, no do roboty. O, produktywność nam spadła, jasne. Sprzedaży, dobra. No, Mocik, weź się zabierz do roboty w końcu. Kolejny mail biznesowy. Maile mi przychodzą. Zobaczmy, kto tutaj nie pracuje w ogóle. No właśnie, tak wszyscy się opierdalają tutaj. Ale on wirusa, Gremlin w ogóle z wszystkich wirusów, Gremlin miał 5 wirusów. I tylko on. 5 wirusów. Co? Ja 5 razy mówił raport sprzedaży. To może nienawidzić Gremlina, to jest pytanie. Musisz się podzielić ze mną. Nie wiem, mam wrażenie, że to Delvex i te wirusy daje, tak szczerze. Nie, no Delvex chyba nie może. Dzień dobry. Czekam na kawę. Na kawę. Na pan Delvex jedną daje kawę, dobrze. Prawdę. Dobra, w końcu. No, dobrze sprawdzają. A oddaję panu kubę. Co tam, Mikulia? Nie wiem. Wow! Muszę jak coś z papierem. Co jest? No to, ale kofeiny, żebyś się nawdychał. Nie w ogóle biegać. No i znowu wyjebali. No nie, on musi kawę wypić. Ale mafia szybko do serwery pobiegł. Gdzie to? Szybkością, ojcznie. Ale przynajmniej pobiegł szybko serwery. Kurde, szefie, nie działa mi to. Szczerze, szefie, to kurde, ja nie wiem. Ja też nie mam pojęcia kto. Jakbym miał strzelać, bo tak... Bo Gremlin cały czas ma wirusy, nie? Ale ja nie wiem, czy Gremlin sobie sam tych wirusów nie instaluje po prostu. Wiesz o co chodzi? Że o, mam wirusy, nie mogę pracować. I potem, że o, ja zgłaszam wirusy. W sumie może mieć to trochę sensu rzeczywiście. Bo ja w sumie mało co widzę Gremlina. Pracował dużo, ale ja nie pamiętam, kiedy ostatnio Mopsik ktoś o tym nie potrzebował, tak szczerze. No, to prawda. I coś ukrywał przed nami wcześniej. Ja bym się zastanawiał nad Mopsikiem. Bo wcześniej była sytuacja, że właśnie... O, właśnie coś przyniósł do podpisu. Dzień dobry, o. Tutaj wejdźcie. Potrzebne? Dzięki. Dobra. Proszę podać tutaj mi te... No obydwu. Dziękuję ślicznie. O, dziękuję. A czekaj. Dobra, niech tu nie wchodzą na razie. Derwek to otworzy, no kuj. Mopcik właśnie przyszedł, ale... No Fazdok chce też podpisać. Zaraz musi... Nawia w ogóle nie widziałem, żeby pracowała. No w ogóle Nawi nie widzę. Siedzi przy kompie. Właśnie ja widzę ją, ona siedzi przy kompie. No ale siedzi przy dokumenty. Ale siedzi przy kompie, ale przyszła siedzieć za podpisem? Okej. Okay. Chyba tak. No ja ej, bo ten timer się zatrzymuje na spotkanie, tak? Ja potrzebuję. Kurde. Dobrze, proszę. Dobra, trzeba spotkanie zwołać, panie. Dziękuję. No. Jedna rzecz, panie kierowniku. Bo tak, słucham. Ale ze mnie namawia do podpalenia kibla. Oho. No dobra.
No ciekawe, czy pamiętają o zasadach. Nie wiem kto, ale wyłącznie mi zapieprzył myszkę. Przypominam, dobra, ja przypomnę o zasadach panujących na spotkaniu. Przypominam o zasadach panujących na spotkaniu. Zasady panujące na spotkaniu. Kto się odezwie bez podnoszenia ręki. Proszę się nie odzywać. Proszę się nie odzywać. Jeśli ktoś się odezwie bez podniesienia ręki, zostaje automatycznie wypierdolony z pracy. Dokładnie, więc proszę usiąść. Dobra, kto chce coś powiedzieć? Właśnie mi ktoś zapieprzył myszkę, dziękuję. Znowu? Jak znowu? Dobra. Pierwszy raz? Czy ktoś chce, znaczy no w sensie, że znowu myszkę zapieprzają, nie panu tylko. Dobra, jak ktoś coś z tyłu powiedzieć, Granik chcesz powiedzieć, słucham. Mi się wydaje, że słyszałem, że Mopci ktoś narzekał, że myszki nie mógł znaleźć i postanowił komuś ukraść zamiast pójść do... Aha, to prawda Mopci? Tak, to prawda Mopci? Nie, to jest kłamstwo. My z Pacią mamy jedną myszkę na spółę. Aha. Wzięliśmy z Mopsikiem myszkę z magazynu, więc to jest nowa myszka z magazynu i się nim dzielimy. Nikt nie zarobił. Mopsik i Pacia trzymali się razem, faktycznie tak było, widziałam. Okej, no dobra. Arezę, słucham. Ja chciałbym zapytać, czemu Wikulia nakłania Fiubi do picia alkoholu? Nie, to kawę, a nie alkohol. No właśnie. Cisza. Spokojnie. Dobra, spokojnie. Jumi, co masz do powiedzenia w tej sprawie? Mam do powiedzenia w tej sprawie to, że mamy 15 sekund na przerwę, więc poszliśmy na kawę. Tak, odłożyłam papier toaletowy, bo miałam takie zadanie i sobie wzięłam kawę w nagrodę. A chciałbym zapytać w takim razie, Nawie, co dzisiaj robiłaś? No dziewczyny podwiedzą, że wysyłam maile i poszłam z nimi później na kawę na przerwę. Dokładnie. Tak, byśmy tak było. Dobra, ale dużo tych przerw. Dobra, a ty pan znowu chcesz powiedzieć? Kawa jest bardziej uzależniająca od alkoholu. Cicho, Yumi! To prawda akurat. Dobra, bo powiem ja nie wam wiem, szczerze. Rękę podnosi, pod trudno rękę stwierdzić. No to słucham. No to musisz usiąść, Telwex, na przykład. Kurde, pan Matthew dosłownie przez cały dzień czekał na kawę. Jakby sam sobie zrobił, byłoby szybciej, ale on nie, czekaj, mu trzeba przynieść. Jeszcze musiałem wypić dwie kawy. No trzeba mu przynieść, bo nie może do kuchni wejść. Tak jest na zasady biura. Dobra, trzeba kogoś wypierdolić niestety dzisiaj, bo jest dramat. Rękę podnoszę. No. Dobra, zrobimy to demokratycznie, okej? Okay? Chwila, proszę. Rękę podniosę. A co 50 sekund? Kogo ostatecznie chcemy wyjebać? Tak między takie dwoma, że to będzie Mopsik albo... Mopsik albo Mefio, który cały czas czeka tylko na kawę i nie pracuje, nic to nie robi. Dobra, to jest dobry pomysł w sumie. Nie. Dobra, zapraszam z powrotem na siedzonka. I mamy bardzo proste pytanie. Kto chce, aby... Znaczy, kto chce? Kto jest za tym, aby wyjebać Mefio, podnosi rękę do góry? Ja nie, raz, nie, zgłaszam, że nie. Okay. Ponieważ przez cały dzień jedyne co zrobił, to czekał na kawę od Delvexa, nic więcej. Co? Ja mam 15 sekund. Nie, już nie mamy czasu, Mopsik. Chyba, że masz coś bardzo ważnego. Ja chcę coś powiedzieć ważnego. Please, Mopsik, please. Przepraszam. O nie! A Mopsika wyrzuciłeś, to co też, nie? Pracowałam za Mopsikiem. Powiedziałam, że pracuję i Mopsik razem. Tak, Mopsik nazywa. Jedyne co ja widziałem, że Mopsik robi, to on łaził z dokumentem po biurze i nigdy nie robił. Szkoda, pracował. Ja widziałam. Dobra, ja się przyjrzę Matthew. Kawę sobie piję, nawet kawę nie wypiję. Ale to był za tobą, szef. No, to prawda. No to będę się tobie przyglądał tego dnia. Dobrze, ale ja bym bardziej wiesz... Czemu wyrzucać dokumenty? No bo leżą na podłodze tutaj wszędzie. Denerwują. Ja muszę swojego, to jest moje stanowisko? O, nie, to chyba nie jest moje stanowisko. To jest puste stanowisko. Ja wiem, czemu pijesz kawę? Bo mam zadanie, czekaj. Mhm. Ciekawe. Nagle mnie też obserwować. No dobra, bywa, Jezu. Idę koty głaskać. Idę ze mną? Chcesz też koty pogłaskać? Kurde, ja chcę na komputerze zrobić, ale dobra, jak coś to nie. A no dobra, to chodź. Chodź. To zaraz sobie to jak tam? No w końcu myszka dorwałem, panie prezesie, kochany, najlepszy. Dobrze, dobrze. Dobra, wysyłam i... On uciekł. Adres, konta. Czemu nie pracujesz? Albo pana szefa. Bo muszę iść do kuchni. A tam jest musisz... Znowu musisz iść do kuchni? Nie za często? Asystencie, proszę ze mną na sekundę, pojedziemy mam... na dół. Ale ja też muszę iść, Teba. Poczekajcie na mnie, bo ja też muszę do piwnicy. No dobrze, co tam chciałeś jeszcze, Matthew? Czekaj chwilę, nie jedźcie jeszcze, nie jedźcie. Co tam jeszcze, Matthew? No ej, Yumi! Dobra.
Że Fiumi i Mikulia cały czas chodzą albo na kawę, albo pokłaskać koty, albo takie rzeczy. Totalnie nic nie robią, zero jakichś raportów, nic. Okej, dziękuję za informację. A mogę iść do tej kuchni po tą grę? Dobra, zapraszam. A mogę ją... coś z nią zrobić? No, już weź sobie, no. Czemu galaretka? Czemu akurat galaretka? Bo żelatyna jest dobra na kości. Dlatego galaretka. Musisz iść, żeby zrobić to swoje zadanie śmieszne. I zrób te zadania w końcu. Mi się wydaje, że to jest Mikulia. I przy okazji też zostałem... Proszę ze mną. Dałem też informację o tym, że właśnie jest Mikulia razem z Hiumi, że cały czas się opierdalają, no i nic też, nie robią. Też, i tak cały czas, że mają przerwy, co chwilę jeżdżą na dół głaskać koty. I Hiumi tak samo, nie posłuchała się teraz, żeby nie klikać windy, ani nic. No, jak dla mnie to jest bardzo podejrzane. Hiumi teraz grzebie w śmieciach. No, jakby... I wyszła po prostu bez niczego. Poleci Mikulia, wiesz? Bo Mikuli jestem w 100% pewny praktycznie. No dobra, no to zgłoś od razu, nie ma co przedłużać. Ale teraz? Teraz? No dobra, to chwila. Podpiszę ty, proszę to szybko zanieść tam, gdzie pan chce. Masz 10 sekund na zaniesienie dobra, tego. Dzięki. Idź to zanieść, a my wezwiemy spotkanie już. Dobra, jak będzie... Ja myślę, że Mikulia z Kiumi są po prostu. Albo Matthew też jest podejrzany, bo pytał się, czy może wejść do kuchni i wziął galaretkę. Problem jest taki, że jak teraz nie wywalimy leniucha, to jest koniec. No, to prawda. No ale jeśli jesteś pewny w 100% Mikuli, no to Mikulia. No bo Mikulia to nawet z dokumentu nie było miała ani razu. No w sumie racja, się rzeczywiście. Przyznała to. To nawet nie jest coś, co ja zauważyłem. Witam już trochę... Cisza! Pamiętajcie. Cisza, bo to będzie czysta chwila, bo ktoś zamknął drzwi chyba? Nie. Halo, proszę, proszę. Halo, proszę. Para wasza ulubiona. Dobra, lekko skład jest okrojony, ale w sumie nie potrzebujemy tu każdego, żeby pokazać tę informację. Z ręką na sercu, kurde, smutno mi, że... Wydaje mi się, że besties tutaj w naszym biurze się po prostu opierdalają bezszczelnie. Twoja stara się opierdala. Co? Oj, chuj, no widzisz, szef. Szczerze myślałem, że Mikulia jest tutaj bardziej opierdala. Ja jestem dobra, się. Więc... Nie, Hiumi była głaskać kotki, jestem, no, tak. No, dobra, Mikulia... Nie no, mam wrażenie, że bardziej... Jeszcze dla pana nie będę pracować. Hiumi bardziej po prostu jest tutaj pod wpływem Mikuli. Mam nadzieję, że pan zbankrutuje. I będzie mieszkać ale pod spoko, mostem. Ja i tak dostaję godzinówkę, bo a jestem na ja jestem pierwszy dzień w pracy i mi ciężko czasami zrobić. No wiem, ale twoja koleżanka ma na tobie zły wpływ chyba. Twoje stara ma zły wpływ. No wiedziałem, że jest dobra, ale no kurwa... No to jest po prostu przykre, ja że ja kurwa oni sami chcą wylecieć po prostu. Minuta. Ja zwołuję dwa spotkania. Weź ten, weź otwórz. Dobra, no mówiłem, raczej Mikulia bardziej jest, a Hiumi po prostu tak gada, no. To chodźcie, to idziemy wyjebać je obie, tylko jeszcze pół minuty. A i tak, bo już nie robić żadnych zadań, bo i tak zwołujemy spotkanie. No. No ja mam takie, które... Być menadżerem dla tej firmy, to jest tragedia. Pana zszywaczu, nie będzie pana się... Spokojnie, i tak pan tego nie wykona, bo nie będzie miał czasu. No, bo zgłaszamy znowu spotkanie. No, usiądźcie sobie. Możecie sobie usiąść już, tak szczerze. Bo i tak będzie spotkanie za 20 sekund. Więc nie macie nawet co robić. A mogę iść do toalety? Moje zadanie to jest no, iść trudno, do piwnicy. Trochę. Nie ma po co. Spokojnie, czy coś? A mogę w butelkę w rogu? Nie, no ogólnie... Jakbyście mogli, teraz strzelać, to ja bym strzelał w Matthew i w Mikulię. Ale ja w Mikulia mi się wydaje, że jest. Za chwilę byś się opierdalał. Kierowniku, co? Pan się przyjdzie, pan z tyłu zawsze pali. Ja wiem, że on pali, ale on po prostu tak ma. A, on tak ma. Palacz, rozumiem. Jakby panie widzieli, on wypił browaru, no właśnie, tak. No, dobra. Dobra, ja wiem, Mikulia, że to jest twój pierwszy dzień w pracy, ale że ty nic nie robisz w tej pracy, to mnie rozpierdala po prostu. Nie, no, była taski właśnie. Ten, dobra, tam co zrobiłeś? Poprzedniej. Koty karmiłam, spotkałeś nas w tym. Tak, koty karmiłam, a teraz znowu dałam WC i jeszcze ten. To przy komputerze. To dałaś WC. No, bo prawie paletowy odłożyłam. Ja bym zwolnił Mafiu. No, Mafiu też bym zwolnił osobiście. Akurat papier toaletowego miałam o tam się udaje. Mafiu, tak bym powiedział, że w nie pracował. Nie, no nie, kurde, powiem wam, że szczerze nie mam pojęcia, kto tu jest tym Lenisem. Ja Mafiu spotykałem. Dobra, zróbmy głosowanie. Kto jest za wyrzuceniem Mikuli?
Ja nie umiem podnieść ręki ogólnie. Ale no, lewym, 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 lewym głosował. Ja lewy mięsień, myszy. Ja głosuję za wyrzucanie Nikuli. A kto jest za wyrzucenie Matthew? Też jedna. No aha, no to nie można się w kurwa wstrzymywać. Dobra, Matthew wygłosuj po prostu. Na pewno asystencie? Tak, jestem przekonany. I tak to nie ma dużego znaczenia. W sumie muszę przyznać, że nigdy popełniłem jeden błąd w moim zarządzaniu. Hmm? Matthew był gitem. Dobra, nie przepraszam. Chłopsik też był gitem. Ogółem, zanim Matthew zwolnimy, to w sumie nigdy nie podejrzewałem pana asystenta o bycie złym, no ale to już... No bo nie jestem coś, zły. Ja Wybierdę go! Dobrze. Nie byłem zły. A mówiłem Mikulia? Mikulia. A jednak Mikulia, no teraz się tak myślałem, kurde. Tak właśnie opierdolacie wszyscy razem. No, właśnie, niczego nie żałuję. Właśnie kurwa, nie zamiast, żałuję. Wy sami po prostu chcecie wylecieć po prostu, to jest pojebane jak dla mnie. Ale jak się ma przerwę 30-sekundową, to się chleje. Ale ty Amongo cały czas się opierdalałeś. No bo kurde, taski tak speedrunowałem. Ja miałem cały czas 30 sekund, bo robiłem taski. Byłem prawie pewny, że Mikulia jest, ale myślałem, że z nią jest Hiumi.